Zakładowej Organizacji Związkowej pismem z dnia 14 grudnia wszedł w spór zbiorowy z dyrekcją naszego szpitala celem poprawy warunków pracy i płacy. Rozmowy mediacyjne na wszystkich szczeblach, i Radzie Dialogu Społecznego, i Zespole Trójstronnym, rozmowy z posłami tak naprawdę wszystkich stron oraz oczywiście rozmowy mediacyjne i negocjacyjne z naszym dyrektorem nie przyniosły żadnych rezultatów. Stąd też zarząd organizacji związkowej w Parczewie podjął uchwałę o podjęciu strajku ostrzegawczego. Wpisuje się to w dzisiejszym dniu w ogłoszony przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych strajk ostrzegawczy i akcje protestacyjne. W tym miejscu chciałabym przywitać wszystkie koleżanki ze szpitali, które nas wspierają. Witam serdecznie koleżanki ze szpitala w Radzyniu Podlaskim. Witam koleżanki ze szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Witam koleżanki ze szpitala wojewódzkiego w Suchowoli. Witam koleżanki ze szpitala we Włodawie. Chciałam powiedzieć, że dzisiejszy strajk, dzisiejsze protesty to tylko pierwszy krok w fali, która przewinie się przez kraj, jeżeli nic się nie stanie. Większość szpitali w tym kraju jest w sporach zbiorowych. Nie wszystkie oczywiście mogły doprowadzić ten spór zbiorowy do tego momentu, kiedy strajk będzie mógł być ogłoszony. Niemniej jednak, jeżeli nasze żądania i nasze postulaty nie będą spełnione, dojdzie do strajku generalnego. Witam kolegów i koleżanki ze związków działających w naszym szpitalu, które też wspierają nasze żądania i postulaty, czyli Związek Pracowników Ochrony Zdrowia oraz Związek Radiologów i Elektroradiologów. Dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie. Witam też serdecznie pana posła doktora Hajdara, który nas wspiera, który nasze postulaty już wnosił na poziomie obrad sejmowych, kiedy ta ustawa była procedowana. Dlaczego myśmy się tutaj zebrali w ogóle? Dlaczego jest ten strajk? Propozycja nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zaproponowana przez ministra zdrowia i procedowana obecnie w Senacie nie spełnia oczekiwań pracowników medycznych i przelała czarę goryczy. Zgodnie z zapisem konstytucji obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władza wszystkich szczebli, dbająca o obywateli, powinna zadbać również o to, aby system ochrony zdrowia był sprawny, a pracujący w nim ludzie byli odpowiednio docenieni i wynagradzani. W Polsce dzieje się zupełnie odwrotnie. Rząd i Sejm, władze samorządowe i organy założycielskie złymi warunkami pracy i płacy zniechęca pielęgniarki i położne do zatrudniania się w podmiotach leczniczych, pogarszając w ten sposób zarówno dostępność, jak i jakość opieki zdrowotnej. Marginalizowanie i lekceważenie warunków pracy pielęgniarek i położnych stanowi realne zagrożenie dla pacjentów. Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek brak zaledwie jednej pielęgniarki na danej zmianie na oddziale szpitalnym powoduje wzrost zgonów o 7%. Jesteśmy przekonani, że do zatrważającej w Polsce umieralności, w tej dziedzinie niestety niechlubny mamy rekord w Europie, w okresie pandemii COVID przyczyniło się zawieszenie przez Ministerstwo Zdrowia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które i tak dotąd były dosłownie minimalne. Pacjenci są pozostawieni sami sobie. Czy na tym zależy rządzącym i dyrektorom? Mamy postawić na jakość. Jesteśmy szpitalem akredytowanym, ale w tym względzie nie ma jakości, jest jakość. Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych w Polsce należy do jednych z najniższych w krajach europejskich, a pensje w naszym szpitalu są jedne z niższych w województwie. Procedowana obecnie nowelizacja ustawy
o sposobie najniższego wynagradzania, zmieniają zasady wynagrodzenia pielęgniarek, w niedługim czasie doprowadzi do zniszczenia naszych zawodów. Przyznanie osobom z kilkudziesięcioletnim stażem pracy wynagrodzenia zasadniczego na poziomie kilkaset złotych niższym niż średnia krajowa, nie uznając tym samym ich posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, odpowiedzialności, decyzyjności, wysiłku fizycznego i ponoszonego ryzyka zawodowego, jest policzkiem wymierzonym dla naszych zawodów i stanowić będzie bezpośredni impuls do odejścia z zawodu. Poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia może nastąpić poprzez wprowadzenie do projektu procedowanej ustawy następujących postulatów. Podniesienie wartości współczynników pracy, tak aby najniższe wynagrodzenie zasadnicze w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych stanowiło równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku. Zagwarantowanie środków finansowych dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych, których obecnie jest w naszym kraju bardzo dużo. Zastąpienie w załączniku do ustawy zapisu wymagane kwalifikacje na posiadane kwalifikacje. Dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązku automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji. Wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych w zakresie finansowania wzrostu wynagrodzeń dla podmiotów leczniczych. Zagwarantowanie i wpisanie w ustawie, że pensja pielęgniarki nie może być niższa niż na dzień 30 czerwca, nie na dzień 1 lipca, bo to stanowi ogromną różnicę. Uznanie pielęgniarkom i położnym każdego innego wykształcenia mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, na przykład zdrowie publiczne, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, opieka paliatywna, tak jak to miejsce ma miejsce w przypadku innych zawodów. Odebrane przez pielęgniarki i położne wykształcenie musi być zakwalifikowane we współczynnikach pracy odpowiednio tak, jak dzieje się to w przypadku absolwentów studiów pielęgniarskich. Oczekujemy od rządu pilnej realizacji zapisów polityki na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, którą podpisaliśmy w 2015 roku, poprzez natychmiastowe działania władz zmierzające do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, określenia ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, określenia faktycznej liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1000 mieszkańców. Wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń. Zawody pielęgniarki i położnej to zawody deficytowe na rynku pracy z tendencją do pogłębienia się zapaści wiekowej. Średnia wieku pielęgniarek wynosi 53 lata, a położnych 51. Co roku zwiększa się liczba pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne i w tym roku pracujących emerytów jest 10,5 tysiąca w skali kraju. W obecnej dramatycznej już sytuacji co czwarta pielęgniarka zatrudniona w ochronie zdrowia ma 61 lat. Jeżeli te dziewczyny, te emerytki odejdą z pracy, znika z mapy Polski 280 szpitali na 314 powiatów. To jest tak, jakby każdy powiat zamknął szpital powiatowy. W naszym szpitalu w przyszłym roku nabywa praw emerytalnych 12 dziewczyn. To jest cały oddział dziecięcy albo cały OIT. Nie ma już tego oddziału. Podania do pracy nie ma ani jednego.
kto za tym będzie pracował? Za tak niskie wynagrodzenia absolwenci uczelni kształcących, pielęgniarki i położne nie podejmą pracy w zawodzie. Będą szukać bardziej atrakcyjnego wynagrodzenia i pracy lżejszej i mniej odpowiedzialnej. Co też się dzieje. Dziewczyny, które kończą licencjaty i studia magisterskie, trafiają do prywatnej ochrony zdrowia albo do różnych dermatologicznych, a bardziej plastycznych miejsc pracy. W naszym szpitalu już się to zaczęło. Dzieje się tak, że nie znamy koleżanki, której PESEL zaczyna się na 90. Czyli nie ma jednego pokolenia wśród nas. Kto za tym będzie pracował? Jaka jest polityka kadrowa i w kraju, ale też i w naszym szpitalu? Kto za 5 lat będzie się opiekował pacjentami? Szanowny Państwo, ja tutaj jestem jako, przede wszystkim jako lekarz. Nigdy nie byłem, nie będę tym politykiem. Najpierw jest zawód mój. Z obowiązku zawodowego, nie politycznego, jestem dzisiaj tutaj z wami. Otóż nie jest okazja, żeby wykorzystać, robić propagandę, robić kampanię jakiegokolwiek rodzaju, tylko ta moja obecność wynika naprawdę z mojego przekonania i z mojego serca. Bo jestem w 100% albo i nawet i więcej z wami. Po pierwsze, jako pacjent kiedyś, po drugie, jak się urodziłem, to też, ale to moja babcia była mi wtedy akuszerką i ona mi przyjęła, ale też zajmowała w jakiś sposób ten zawód. I po kolei, jako lekarz piastujący stanowisko ordynatora oddziału, bardzo ciężkiego oddziału, który jest neonatologia przez prawie 30 lat. I nigdy nie mówiłem, że prawa ręka jest zastępca mojego zastępca albo lekarza. Zawsze mówiłem, moja prawa ręka to jest pani oddziałowa. I oczywiście za panią oddziałową były wszystkie pielęgniarki. Ja chylę czoło jeszcze raz do panów, którzy też zajmują ten zawód. Do was wszystkich, za to, co wy robicie, za to poświęcenie. Kochani, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, że taka ciężka praca, taka potrzebna praca, bez tych rąk do pracy, uwierzcie mi, nie stałyby te gmachy, nie stałyby te kliniki, świeciłyby pustkami, bo bez was, bez waszych rąk nie byłoby komu podejść do pacjenta i komu pomóc w spełnieniu tej misji. Bo wasza praca to jest misja. To jest misja, która ona, tak jak praca nauczyciela uważam, to trzeba chylić czoło. Trzeba szanować tych zawodów, bo bez tych zawodów nie byłoby po pierwsze uczniów, a później pani pielęgniarek, albo panów ratowników, albo panów pielęgniarzy. I nie byłoby lekarzy też, bo od tego się zaczynam. Dlatego te wynagrodzenia, jakie wy macie, ja to znam od kuchni, bo wiem, jak wyglądały zarobki pani pielęgniarki, która pracuje na oddziałach intensywnej terapii noworodka, jak wygląda wynagrodzenie pielęgniarki z 30 latem stażem pracy. 30 lat dostawała naprawdę marne pieniądze. Rządzący nie mają nic w głowie, oprócz tego, żeby jeszcze nas wykorzystać. Bo wiedzą jutro, zamiast te pielęgniarki, które stoją, strajkują, żądają coś dobrego dla siebie, oni powinny być przy łóżku pacjenta. Co to za bezczelność, co to za brak, prawda, uczucia do wykonanego zawodu. Tak powiedzą. Ale oni tego nie powiedzą, dlatego że wierzą w to, tylko wierzą, że nie mają
naprawdę silną twarz, żeby podejść do was i powiedzieć prawdę. Prawdę o waszym zawodzie. Pani przewodnicząca mówiła o tych liczbach. Oczywiście to jest prawda. Jest prawda, że zniknie z mapy Polski kilkanaście, jak nie kilkaset szpitali powiatowych i nawet wojewódzkie. Nie, bo powiedziała też o tych o zarobkach. Proszę państwa, jeżeli my robimy ustawę i chcemy w tej ustawie, żeby regulować czegoś, to nie oznacza, żeby zabrać komuś coś, tylko po prostu szacunkowo i jeszcze z taką dozą naprawdę logizmu, żeby to do tego podejść uczciwie i podejść według tej pracy, której panie wykonują. Myśmy walczyli, będziemy dalej walczyć, bo otóż te widełki albo te procenty, które zostały uchwalone, one naprawdę nie są podwyżka żadna. Oni nie są podwyżki. Oni po prostu, po pierwsze, rozbijają środowisko między sobą, stawiają jedne przeciwko drugie, bo drugie zabierają komuś, żeby komuś dać. A ten, który zostaje mu zabrany, on niestety albo stety nie będzie mógł dalej pracować. Czyli szukamy odejścia od stanowiska pracy. To, że oni uchwalili występnie to, myśmy naprawdę jako opozycja cała i jako koalicja obywatelska, myśmy o każdym centymetrze, o każdym grosz myśmy walczyli, żeby była podwyżka. Do tej pory na przykład nie jest regulowany zawód ratownika medycznego. To też jest, też woła bombę do nieba. Przecież COVID jest, wisi nad nami. Przecież dostaliśmy nauczkę niesamowitą. Jak trzeba podejść do tych zawodów? Kto to stał na pierwszej linii ataku? Lekarze? Oczywiście tak, ale pielęgniarki przede wszystkim. Bo oni miały styczność z tym, z tym, z tym i z tym. I ja uważam jako lekarz, że największe podwyżki powinno być dla was. Bo wy, szanowni panie i panowie, daliście z siebie wszystko. Ile przyspanie, nie przyspanie nocy. Ile straciliście wśród was koleżanek i kolegów. Ile kobiet zapomniała, kiedy ostatni raz gotowała zupę dla dziecka. Naprawdę to są przykłady. To są przykłady życia. I za to powinny iść naprawdę godne pieniądze. Nie pieniądze na budowę, przepraszam cię powiem, wil, bałaców, dworów, obajtków i innych. Pieniądze o tu. Tu powinno być, naprawdę. Pan minister Niedzielski to jest w ogóle, ja uważam, że to jest człowiek, który chyba jest oderwany od rzeczywistości, bo on całe życie był urzędnikiem, a urzędnik ma tabele, a teraz modny się mówi Excel. Ma Excel i on patrzy w tych Excelach. Lewa strona ma wyrównać prawa strona, a przy okazji schowany jakiś tam zapas. A ten zapas schowany będzie tam, gdzie zadecydują wyższe od niego. Szanowni państwo, szanowni panie i panowie, zawód jest zacny. Zawód jest naprawdę, który ma duże znaczenie. Ja jestem po dwóch zabiegach kardiochirurgicznych i wiem doskonale. Ja do tej pory pamiętam zapach perfum mojej pielęgniarki, która chodziła, jak ja byłem na respiratorze. I pamiętam to, ale pamiętam z tej strony, że robiła wszystko, żeby ten pacjent miał sucho, żeby miał czysto w jamie ustnej, żeby rurka nie dusiła go. A więc, kochani, wy podchodzicie do tego pacjenta. A żaden pieniądz świata nie jest w stanie naprawdę zrewanżować was wysiłek i waszą pracę. Będziemy robić wszystko, ci w Sejmie. Ten dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Ja myślę, że jest nadzieja jeszcze w Senacie. Dzięki Bogu, że w tym Senacie mamy taką większość. Krucha większość, ale jest. Mam nadzieję, że to odrzucą tego projektu. Mam nadzieję, 15 marca, wczoraj czerwca, jeżeli wróci ta ustawa do Sejmu, mam nadzieję, że część posłów się zmądrzała i zaczęła patrzeć na życie realne. Podniosą rękę za odrzucenie.
za uchwalenie, prawda, projekt senacki. A jeżeli rządzący będą tego się obawiać, to też jesteśmy przygotowani na to i wiemy doskonale, czego ci, co im nie pasuje, to oni go schowają do szuflady. Tak jak Piątka Kaczyńskiego, tak jak różne inne ustawy. A więc mam nadzieję, że ojrzą na oczy, otworzy im trochę klapka w mózgu i podejmą słuszną decyzję. Bo to, że mają rozróżne środowisko, i tak jest środowisko, które jest naprawdę wyeksploatowane. Wyeksploatowane do dna. Do dna wyeksploatowane. Średnie wieku pielęgniarek, tak jak pani przewodnicząca mówiła, 53 lata. Kochani, to za ile? Za parę lat nie będzie komu pracować. A panie pielęgniarki, które kończąc studia albo kończąc wykształcenie pielęgniarskiego, to oni szukają miejsca tam, gdzie im lepiej się płaci. A więc za granicą, a więc zakłady prywatne, a więc różnego rodzaju działalności. A biedny Kowalski, zwykły Kowalski, który musi być w szpitalach, nie będzie kto nim opiekował. Jestem z wami, będziemy robić wszystko, żeby te wasze naprawdę słuszne postulaty ujrzały światło dziennego. I mówią, że nadzieja umiera ostatnio. A więc miejmy tę nadzieję i nadzieję w to, że kiedyś jeszcze będzie normalne. Dziękuję bardzo.